Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Najwyżej sklasyfikowanym polskim szachistą w europejskim rankingu jest Radosław Wojtaszek, faworyt biało-czerwonych. Po dwóch grach ma na koncie dwa remisy. W drugiej partii podzielił się punktami z niżej notowanym Słoweńcem Marko Trartarem. Wygrał Bartłomiej Soćko, który pokonał Rumuna Aleksandru Mané. Cieszy także sukces zawodnika Polonii Wrocław, czyli gospodarza Mateusz Bartel. Niepowodzenie z pierwszej rundy powetował sobie w starciu z Turczynką Betul Kamreildis. W turnieju prowadzi Rosjanin Siergiej Grigoriant. Polacy są na razie sklasyfikowani na odległych pozycjach. Druga runda turnieju zakończyła się kilkoma niespodziewanymi rozstrzygnięciami. 15-letni Jan Krzysztof Duda, który w niedzielę sensacyjnie zremisował z obrońcą tytułu Rosjaninem Dmitrijem Jakowienko, tym razem odebrał pół punktu kolejnemu faworytowi Czechowi Dawidowi Nawarze. Duda jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich szachistów, co potwierdza w starciach z najlepszymi seniorami w Europie. W bardzo prestiżowych zawodach w regionie startuje prawie 300 zawodników, którzy rywalizują w systemie szwajcarskim na dystansie 11 rund. Turniej potrwa do 17 maja. Pula nagród Mistrzostw Europy wynosi aż 100 tysięcy euro, z czego zwycięzca zainkasuje 14 tysięcy. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego.